W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W łączności z Maryją, Matką Bolesną, przejdziemy o Jezu tę drogę krzyżową, którąś odbył, aby dokonać odkupienia naszego na Kalwarii. Obyż rozważanie tych głównych tajemnic męki Twojej napełniło serce nasze skruchą za grzechy i wdzięcznością za wielką ku nam miłość Twoją. Kiedy na nim zapisy. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Rozważmy, jak Pan nasz Jezus Chrystus staje przed sądem Piłata. Ten, który nigdy w całym swoim życiu żadnego najdrobniejszego nawet grzechu nie popełnił, staje przed rzymskim namiestnikiem i ten ma go osądzić. Człowiek ma osądzić samego Boga. I o dziwo, w tym najważniejszym procesie sądowym w historii ludzkości człowiek uznaje, że Bóg nie jest godny życia. Oczywiście to nie Pan Jezus zasłużył na ten wyrok, to my zasłużyliśmy przez nasze grzechy na ten wyrok. Ale Pan nasz Jezus Chrystus chce go przyjąć dla nas jako pokutę za nasze grzechy. I gdy słyszymy w uszach naszej duszy, jak Piłat wypowiada te słowa, pójdziesz na krzyż, to niech nasze serce zapłonie miłością i wdzięcznością do Pana Jezusa, że On bierze ten wyrok śmierci za nas, za nasze grzechy przyjmuje z oddaniem, z miłością, ten tak niesprawiedliwy wyrok. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja druga. Pan Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Rozważmy teraz, jak Kaci na rozkaz Piłata przynoszą krzyż. Już z daleka Pan Jezus widzi, jak niosą to ciężkie drzewo krzyża, które Pan Jezus najpierw będzie musiał zanieść na Golgotę, aby później na nim umrzeć. I rozważmy, jak Pan Jezus z oddaniem, z miłością wyciąga swoje ręce, aby ten krzyż objąć. Nie dlatego, że Pan Jezus kocha cierpienie, ale dlatego, że Pan Jezus kocha nas i pragnie za nasze grzechy przyjąć ten krzyż, umożliwić nam oczyszczenie się z naszych grzechów. My możemy dzięki temu tak łatwo w sakramencie spowiedzi uzyskać przebaczenie grzechów, że Pan Jezus tak
ochoczo ten krzyż przyjął. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przed chwilą rozważaliśmy, jak Pan nasz Jezus Chrystus ochoczo wyciąga swoje ręce, aby objąć drzewo krzyża. Teraz widzimy, jak tak szybko ciężar tego krzyża okazuje się tak wielki, że nawet Bóg człowiek pod nim się chwieje i upada. Gdy patrzymy na Pana Jezusa przygniecionego przez drzewo krzyża, rozważmy, jak wielki jest ciężar grzechów, również naszych grzechów, że nawet Bóg człowiek pod tym ciężarem ugina się i upada, a chce upadać ze względu na miłość do nas. W tej stacji dziękujmy Panu Jezusowi za tą Jego nieskończoną miłość do nas, która sprawia, że jest gotów nawet upaść pod ciężarem krzyża i pragnie za każdym razem podnieść się i dalej tą drogą krzyżową podążać. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka matkę swoją. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zaraz po pierwszym upadku do Pana Jezusa śpieszy Najświętsza Maryja Panna. Pragnie pomóc tak, jak potrafi. Najświętsza Maryja Panna i do nas pragnie przyjść jak najszybciej i nam pragnie pomóc powstawać z naszych upadków. Zawsze, gdy wpadniemy w jakiś grzech, uciekajmy się jak najszybciej do Najświętszej Maryi Panny, prosząc ją, żeby pomogła nam powstać z naszych grzechów, tak jak chciała pomóc Panu Jezusowi powstać wtedy, gdy On uginał się pod ciężarem pokuty za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Matki Boże,
Stacja piąta. Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Pan Jezus podąża dalej drogą krzyżową. Ciężar krzyża jednak jest tak wielki, że trzeba znaleźć kogoś, kto będzie dźwigał krzyż razem z Panem Jezusem. Ta scena jest dla nas wielką nauką. Pan nasz Jezus Chrystus jest wszechmocny, ale chce w swojej ludzkiej naturze doświadczyć i okazać tą słabość. Chce, żeby ten Szymon Cyrenejczyk pomógł mu dźwigać ten krzyż. I tak samo Pan nasz Jezus Chrystus chce, żebyśmy i my pomogli mu w dźwiganiu tego krzyża. To on wprawdzie odkupił nas od grzechów, ale nie zbawi nas bez naszego udziału. I my musimy zgodzić się i my musimy wziąć udział w tej drodze krzyżowej, wziąć udział przez nasze drobne, dobre uczynki, przez nasze postne postanowienia, przez nasze drobne umartwienia, przez naszą walkę z grzechem. Prośmy w tej stacji drogi krzyżowej, abyśmy potrafili dźwigać ten krzyż razem z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. W trakcie tej drogi krzyżowej Pan Jezus wędruje w upale dnia. Pył unosi się w powietrzu. Wielokrotnie też przecież Pan Jezus upada w trakcie tej drogi krzyżowej. Jego krew spływa z czoła na Jego twarz. Pobożna niewiasta przedziela się przez tłum żołnierzy, przez krzyczącą tłuszczę, przez tłum gapiów, którzy krzyczą, rzucają ziemią i kamieniami. Przedziela się, aby pomóc tak, jak potrafi, aby otrzeć twarz Panu Jezusowi. W trakcie tej drogi krzyżowej uczmy się praktykowania miłości bliźniego. Tej miłości, której tak piękny przykład dała nam Weronika. Gdy wbrew wszystkim, wbrew wszystkiemu przyszła, aby otrzeć twarz Pana Jezusa. Prośmy, abyśmy i my potrafili zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa, który przecież powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Prośmy, abyśmy i my potrafili, nawet wtedy, gdy jest to trudne i bolesne, praktykować miłość bliźniego. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.
Stacja siódma. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ten moment, w którym rozważamy drugi upadek Pana Jezusa, nie jest przypadkowy. Siódma stacja drogi krzyżowej. Siódemka w Starym Testamencie oznacza pełnię. Jest to pełnia tego cierpienia, pełnia zmęczenia. Nawet po tych poprzednich stacjach, w której widzieliśmy, jak Panu Jezusowi ku pomocy śpieszą różni ludzie. Najpierw Najświętsza Maryja Panna, później Szymon Cyrenejczyk i później Weronika. Mimo wszystko ciężar krzyża okazuje się tak duży, że Pan Jezus upada po raz drugi. Naprawdę jest to ta pełnia cierpienia, pełnia wycieńczenia. Prośmy w tej stacji drogi krzyżowej, abyśmy my potrafili podnieść się z naszych upadków, nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że już w ogóle siły nie mamy, że nie potrafimy po raz kolejny się podnieść. Pan nasz Jezus Chrystus daje nam przykład, że zawsze będziemy mieć dość Jego pomocy, zawsze będziemy mieć dość łaski, aby się podnieść z naszych grzechów, z naszych słabości, z naszych upadków, nawet wtedy, gdy wydaje nam się to niemożliwe. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Od razu po siódmej stacji drogi krzyżowej, po tej pełni wycieńczenia, od razu następuje ósma, gdzie Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. I podobnie powinno być również z nami. Wtedy, gdy my sami podnosimy się z naszych grzechów, z naszych słabości, wtedy też będziemy mieć siłę do tego, żeby i innym pomóc, żeby stać się tymi narzędziami Bożej łaski, żeby przez naszą modlitwę, dobre słowo czy dobry uczynek pomóc też innym w podnoszeniu się w trakcie ich drogi krzyżowej. Prośmy w tej stacji Pana Jezusa, abyśmy potrafili zawsze po naszych własnych upadkach, gdy się już podniesiemy, abyśmy potrafili też innym pomagać, podnosić się z ich upadków. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Thank you.
Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Już niedaleko w trakcie tej drogi krzyżowej. Pan Jezus jest już u stóp Golgoty, u stóp góry, na której zostanie ukrzyżowany. Przed chwilą pocieszał płaczące niewiasty, ale teraz przed tą ostatnią prostą jeszcze zdarza się kolejny upadek. I ten upadek jest dla nas ważną nauką. I w naszym życiu, nawet wtedy, gdy podnieśliśmy się po raz kolejny, gdy wydawało nam się, że już możemy też innym pomagać i też innym zdołaliśmy faktycznie pomóc, i w naszym życiu wciąż jeszcze w najmniej spodziewanym momencie będą zdarzały się upadki. I nas czasem taki upadek zaskoczy. Myśleliśmy, że już pokonaliśmy jakąś wadę. Myśleliśmy, że już potrafimy spełniać jakiś dobry uczynek. Myśleliśmy, że ten grzech już nam nie grozi. A jednak łatwo może zdarzyć się taki upadek tuż przed końcem drogi, tuż przed całkowitym pokonaniem jakiejś słabości, jakiegoś grzechu. Prośmy Pana Jezusa w trakcie tej stacji drogi krzyżowej o to, żebyśmy się nie zniechęcali. O to, żeby powracające upadki nie doprowadziły nas do zniechęcenia, do porzucenia krzyża, porzucenia naszej drogi do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zmiłuj się nad nami, Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Droga krzyżowa dobiega końca. Pan nasz Jezus Chrystus doniósł swój krzyż aż na miejsce ukrzyżowania. Kaci przygotowują już wszystko na miejscu do rozpoczęcia krzyżowania. W tym momencie Pan Jezus zostanie też upokorzony, odarty z szat. I znowu jest to dla nas bardzo ważna nauka. Właśnie wtedy, kiedy i nam udało się, podążając za Panem Jezusem, podnieść z naszych grzechów, właśnie wtedy potrzeba szczególnie doświadczeń, które nas upokorzą. Prośmy w tej stacji drogi krzyżowej, abyśmy potrafili razem z Panem Jezusem przyjmować upokorzenia w duchu umartwienia, w duchu pokuty za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Stacja 11. Pan Jezus przebity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Rozważmy, jak Kaci kładą Pana Jezusa na krzyżu, jak przykładają gwoździe do Jego rąk i nóg. Sam Stwórca świata zostanie przybity do krzyża. Pozwala na to dla naszego zbawienia. Pozwala odebrać sobie tą wolność, nawet wolność poruszania, swobodnego poruszania rękami i nogami, aby pokutować za to, jak my nadużywamy naszej wolności do grzechów. Patrząc na Boga, który oddaje swoją wolność w ramach pokuty za nasze nadużywanie tej wolności, prośmy Pana Jezusa w trakcie tej stacji Drogi Krzyżowej, żebyśmy już więcej naszej wolności nie nadużywali. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Około 3:00 Pan nasz Jezus Chrystus, wisząc na krzyżu, zawołał głosem wielkim: dokonało się. Skłonił głowę i wyzionął ducha. W tym opisie śmierci Pana Jezusa nic nie jest tak, jak normalnie być powinno. Ukrzyżowany normalnie nie jest w stanie krzyczeć głośno. Ukrzyżowany dusi się przez skurcze w klatce piersiowej i nie jest w stanie krzyczeć. Gdy człowiek umiera, najpierw wyzionie ducha, a później jego głowa opada. U Pana naszego Jezusa Chrystusa jest dokładnie odwrotnie. Krzyczy, aby pokazać, że wciąż ma siłę. Skłania głowę, aby dać przyzwolenie na swoją śmierć. Jakby śmierć bała się zbliżyć do Stwórcy bez Jego własnej zgody. I dopiero wtedy, gdy pokazał jeszcze na końcu, że wszystko jest w Jego ręku, dopiero wtedy wyzionął ducha. Rozważmy, jak Bóg oddaje swoje życie dla nas. Dziękujmy w tej najważniejszej stacji Drogi Krzyżowej, do której wszystkie stacje zmierzały. Dziękujmy Panu Jezusowi za całą tą drogę krzyżową i za to, że do samego końca przyjął to cierpienie, aż do samej śmierci. I my prośmy w tej stacji Drogi Krzyżowej o łaskę wytrwania do samego końca, o łaskę wytrwania w łasce uświęcającej aż do samej śmierci. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen.
Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, zdjęte przez Józefa i Nikodema z krzyża, zostaje złożone w objęciach Najświętszej Maryi Panny. Zobaczmy to oczyma naszej duszy, jak pod zakrwawionym drzewem krzyża Matka Boża obejmuje ciało swojego Syna. Jest to odbicie, odmienienie tego obrazu, który widzieliśmy w Księdze Rodzaju. Adam i Ewa pod drzewem poznania dobrego i złego. Tutaj rodzice nowego rodzaju ludzkiego, nowy Adam i nowa Ewa, rozpoczynają ten nowy rodzaj, ten rodzaj ludzi, którzy stali się uczestnikami boskiej natury, którzy przyjęli tą odkupieńczą mękę Pana Jezusa i stali się dziećmi Bożymi, pod nowym drzewem życia. Ten obraz jest zupełnie inny ze względu na to, że nowy Adam i nowa Ewa musieli odpokutować za grzech pierwszego Adama i pierwszej Ewy. Dziękujmy w trakcie tej stacji Drogi Krzyżowej Najświętszej Maryi Pannie za to, że razem z Panem Jezusem tą drogę krzyżową przeszła, że wszystkie te rany Pana Jezusa w swoim sercu nie tylko poczuła, ale ofiarowała również dla naszego zbawienia. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Stacja 14. Pan Jezus w grobie złożonym. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Smutny orszak podąża z ciałem Pana naszego Jezusa Chrystusa do grobu. Do grobu wykutego w skale. Ciało Boga i człowieka zostaje zaniesione do tego zimnego grobu. Zostaje przytoczony, zatoczony wejście, zatoczone wielkim kamieniem. Później ten grób zostanie zapieczętowany. Apostołowie, pobożne niewiasty odchodzą z smutkiem w sercu, z rozdartym sercem. Tylko Najświętsza Maryja Panna wie, czego się spodziewać. Tylko w jej sercu cały czas płonie nadzieja. Płonie całą mocą ta nadzieja i oczekiwanie na powrót jej ukochanego Syna. Prośmy w tej stacji Drogi Krzyżowej Najświętszą Maryję Pannę, aby ona obdarzyła nas tą swoją nadzieją, tą nadzieją, która nigdy nie gaśnie, nawet wtedy, gdy wydaje się pozornie, że wszystko jest stracone. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.
Za pobożne odmówienie nabożeństwa drogi krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Jednym z tych warunków jest modlitwa w intencjach papieskich. W tych właśnie intencjach pragniemy się teraz krótko pomodlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Służę Ci uczynił,
czynem zasmucił, albo w czym zawinił, jam ci dał berło, ludzie powierzone, a tyś mi wtłoczył cierniową koronę. Ludu mój, ludu, służę ci uczynił, w czym bym zasmucił, albo w czym zawinił. Zasmucił, albo w czym zawinił.